Jak to właśnie? Tak to właśnie. To po głowie po ile lat macie? 92 rok. Może tak się skończyć. Nie wiadomo, jak życie się potoczy. Niczego nie można być w życiu pewnym. Znaczy ja ogólnie nie wiem, ja miałem takie, że poprzedni trener nie widział mnie miejsca w drużynie, był na wypuszczeniu przez rok, grałem w pierwszej lidze. Teraz wróciłem, także nie wiem, no, ja najbliższe swoje lata chciałem tutaj właśnie zostać w Białymstoku i grać w Jagiellonii, ale wiadomo, że zawsze jakieś tam szersze marzenia każdego zawodnika, który zaczyna, to żeby wyjechać za granicę, grać gdzieś za granicę, sprawdzić się w jakimś zagranicznym klubie, no i do tego trzeba dążyć, no. Jakiś cel mieć przy sobie podstawiony i starać się go zrealizować. Też myślę, że reprezentacja, tak? Za 5 lat, tak jak powiedziałeś, kto wie, trzeba walczyć, trenować i być może reprezentacja Polski. Jest to cykliczna nasza działalność readaptacyjna, zależna na promowaniu zainteresowań pozytywnych, zdrowego trybu życia, sposobu spędzania czasu wolnego i takie spotkanie ze sportowcami, znanymi sportowcami, a szczególnie z regionu, kiedy przychodzą do nas osoby bliskie osadzonym, bo poznajome z ich miejsca zamieszkania, pełnią bardzo ważną rolę w takiej działalności readaptacyjnej, resocjalizacyjnej. I często takie spotkania się odbywają? One są systematyczne, natomiast nie są organizowane na tej zasadzie, że każdy poniedziałek miesiąca, bo szczególnie zawodowi sportowcy mają swój rytm treningu, swój rytm udziału w zawodach, więc staram się wykorzystywać okazje, kiedy oni mają chwilę wolną z swojej działalności sportowo-profesjonalnej i mogą do nas przyjechać. Kogo oprócz piłkarzy Jagiellonii gościliście już u siebie? Ostatnio mieliśmy naszego słynnego dyskopola Piotra Małachowskiego. Wkrótce przyjedzie Diablo Włodarczyk, więc są to takie osoby rzeczywiście z pierwszych stron gazet. Gwiazdy polskiego sportu. Czy kibice osadzeni tutaj, bo są tak z różnych miast, prawda? Czy są jakieś właśnie między nimi, czy też raczej się jednoczą? Nie zdarzały nam się na szczęście żadne konflikty między kibicami. Myślę, że odbywanie kary pozbawienia wolności, myślenie o domu, o przyszłości jest dla nich ważniejsze niż przenoszenie tych właśnie za mury więzienia. Oczywiście czasami swoje zainteresowania okazują, mają jakieś książki, gazety związane z piłką nożną, ale nie przekłada się to na jakąkolwiek agresję. Grzegorz, jak twoje wrażenia po wizycie w zakładzie karnym? Na pewno ta wizyta w zakładzie karnym to dla mnie duże przeżycie. Pierwszy raz obcowałem z ludźmi zamkniętymi w więzieniu. No i fajna lekcja życia. Tutaj rozmawialiśmy z chłopakami, zadawali nam pytania różne na temat gry w piłkę, na tematy różne. Obejrzeliśmy też, mieliśmy przyjemność obejrzeć, jak wygląda więzienie od środka, jak to po prostu życie tutaj wygląda, no i mówię, no po prostu bardzo ciekawa i pouczająca lekcja. Byłeś zaskoczony wiedzą więźniów, że oglądają mecze, że śledzą na bieżąco? Znaczy dla mnie, jako, bo ja stereotypowo więzienie postrzegałem, jak było w jakichś serialach, filmach amerykańskich, no to nie wiedziałem, że mają dostęp do różnych środków przekazu, no to bardzo się zaskoczyłem, że tutaj można normalnie mecz obejrzeć. Chłopaki znają wszystkie wyniki, najnowsze z Jagiellonii, było paru kibiców, także fajnie. No. I to widziałem, dostaliśmy prezent jakiś od więźniów. Prezent dostaliśmy od więźniów, zrobiony z chleba puchar, który imituje puchar polski z tego sezonu, chyba. Tak mi się wydaje. I polakierowany jakiś, nie wiem, dziwnym sposobem zrobiony, ale najważniejsze, że z chleba jest i to bardzo taka ciekawostka, fajna i ciekawa. Okej, czyli reasumując, będziesz grzeczny. No, postaram się. Sponsorem Jaga TV jest Barter S.A., największy na Podlasiu importer i dystrybutor autogazu. Barter. Tankuj z nami.